Powiedz mi, proszę, powiedz mi, kto normalny, jak na przykład sobie wyjeżdża, nie wiem, na 7 dni, 5 dni, 3 dni, nie zamyka drzwi, podkreślam, pieprzonych drzwi na klucz, bo przykładowo u nas, ile kstety, nawet nie wiem, gdzie jest klucz, ja go nigdy w życiu na oczy nie widziałem i za każdym razem pytam: hej panowie, halo, gdzie mamy klucz? Nie ma, zostaw drzwi otwarte. Co? O, jeszcze jestem spóźniony. Na szczęście zdążyłem na styk, poleciałem i doleciałem. Najlepsze jest to, że spałem z 3 godziny dzisiaj w nocy łącznie, bo w samolocie to jakiegoś kidoska miałem obok i kurczę, było ciężko. I idę teraz do nich na Red Bulla i będziemy mieli jakiś test reakcji czy cokolwiek takiego. Przecież ja tam wyjdę na takiego emeryta, jakby już jestem emerytą, ale będzie tragedia. Uwaga, uwaga, test reakcji, sprawdź w ile sekund jesteś w stanie w tym momencie kliknąć lajka i napisz mi w komentarzu. Dzięki. Siup, 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 Red Bull Gaming Sphere. Chodzę twardo. A po przywitaniu się ze wszystkimi dołączyłem do wielkiego testu na refleks. Ale leci, ale bestia, Bismut, ty. Ja pierdolę, ale daj swojego. Przestańcie mnie stresować. Ile? 61! 61! 3, 2, 1. Ile? Kamiński? 61! Tyle samo! Dobra, jestem tak dobry jak Michał Kamiński, spałem 3 godziny. Chloe. No, not now. No. Tell something to your fans. Later? Yes. Why? I need to take a shower before. Shower? Yeah, because they can smell me. You look incredible. Yeah, no, I don't think so. What was the score, Marsilia against PSG? Shut the fuck up. Controller player. That is a controller player! What? What? 68! Oh. Nie, bo to kontroler, to nie zaliczamy, nie zaliczamy. Imagine, że kontroler robi się najwięcej od ciebie. Jestem w szoku. Jesteś w szoku? Jestem w szoku. Ja też jestem w szoku. 56! 65. Tak, tak. Ja bym ten pał wyłączył, bo i tak zawsze leży. Ale to 4. No, nie, to chyba Seti będzie leży. O, Seti bardziej leży, okej. Kamień tylko tak. Pierdol do mnie ze snajpy strzela, co on kurwa robi? Klasyczek. Jak się bawisz w Londynie? Mega super, ultra giga chat. Super. A to dopiero początek, ponieważ w tym momencie lecimy do centrum, w którym jest ludzi jak mrówków. Za mną największy sklep AMS-ów w Europie. Tutaj po prawej jest największy sklep Lego w Europie. Idę po chłopaków, wchodzimy, sprawdzamy w ogóle, co tam się dzieje. A chłopaki oglądają jakieś show. Jak się kręci, wariat? Very, very cold. Przejdźmy do MMS-ów. Ale pachnie czekoladką. Oh. O, chyba Frank Lierera robił. 15 pounds per day. For that, bro, I could go to a corner shop and so get... cute. And get... Bro, we're not paying 15 pounds for cute. Mogę sobie jednego tako zabrać? Jak myślisz? YouTube video, młody fajnie, słyszałeś? Jezu kochany, przyszedł widzisz, gościu, ile tego jest? It's interesting. Marysia, jak słyszysz, tak chciałem, żeby Jacob ci kupił, bo tu takie M jest, ale niestety. 150 funtów. Myślałem, że będzie lepszy. Kurde, duży trochę się wydaje. Więc uznaliśmy, że najwyższa pora na sklep Lego. Uuu, niezły kutas, bracie. Szybko na górę, bo wiesz. Aha, bo on jest dwupiętrowy. Siema! To jest petardinio Murcielago, nie? Naprawdę. Sklep przysięgam 14 tysięcy razy lepszy niż jakieś MMS-y. Potwierdzam. O tak! Nie wrzucaj tego, cię zabiję. Go for shit. Uwaga, sprawdzam, czy działa. I need to... But bro, I don't think if you realize that it's only made out of Lego. Like even the wheel thing, even the plates. Tomorrow, if I'm rich, I have this in my living room. Chloe, it's for you. Thank you so much. So I buy it myself now? I can buy it for you. A po wszystkim wróciliśmy do hotelu. Ej, teraz się skupcie, nie? Bo jak ja to zobaczyłem, byłem w takim szoku. Naprawdę. Hotel kosztuje tutaj 850 zł za noc. I teraz sami zobaczcie, jak to wygląda. Od razu dam, to nie jest ścisłe centrum. Nie wiem, ile by to kosztowało w ścisłym centrum, ale zobaczcie. Tak to się prezentuje. Nie ma ten pokój nawet 5 metrów długości i 2 metrów szerokości. Idziecie? Od razu, jak wejdziecie, macie łóżko. Co lepsze, jak się chcecie położyć na łóżku, to nogi wam wystają poza łóżko na plastik. To jest niemożliwe, przysięgam, za 850 zł w Polsce macie wszystko, naprawdę. Nie wiem, stary, jest basen na 50 piętrze, nie? Ale najważniejsze dopiero przed nami, czyli widoczek. Proszę bardzo, zobaczcie tutaj.
okna otworzyć nie można na parterze. Tu są jeszcze jakieś kraty. Będzie magia. Może jednak nie, bo zobaczcie, jakie zajebiste miejsce znaleźliśmy w Londynie. Pierwsza konkurencja, 5 uczestników. Naszym zadaniem jest trafiać do tarcz, które są różnie punktowane. Za 50, 100, 150, 200, bądź nawet 250 punktów. I Wodini! Przyjęcie! Nie! Nie! Zawodnik numer 2! Seti i Wodini, 1000. Jacob, Marek. Mareczek pian. Iliksinio. So bad Iliksinio, look at that. Czwarte i piąte miejsce zajęli Matek z Iliksem, więc teraz zawalczą o puchar przegrywa, ale będą strzelali w swoje głowy. Iliks bez szans, totalna dominacja. O ja pierdolę! Co ty robisz? Ej to... Woo! Czas! Nie! Yes. Ja pierdzielę, dobra. On i tak nie wygra, ja z nim wygram w następnej rundzie, bez stresu. No! Nie tak! Nice! Pierdzielę, on tu wygra! No kurde! Trafia! I ostatnia! Yes! Dobra, to nie ma jeszcze tyle pięcia, spadł w dupę. Yes! Ostatnia piłka, czy wygra z Iliksem? Yes! Jesteś takim botem! O. On nie trafił! Yes! Nice! Congrats! Iliks won! Iliks wygrywa! Lovely! Natomiast w finale zawalczy z Setim o 5000 złotych. Ostatnia runda, ja versus Seti. Jeszcze! Co on strzela? Nie, dobra. Jest! Nie, razy dwa! Ostatnia piłka! Ostatnia piłka! Mam piłkę mniej, uczciwie. Pierwsza piłka, żeby była uczciwie, skipujemy. Dobra, razy dwa teraz. 200! Dobra, Seti, gdzie jesteś? I kontajnika pokram. I kończymy 200. Ja pierdzielę. Traf! Siema, dzięki Maty, piąteczka. Mua. Dobra, pikołeczek! Jestem tak spocony, przysięgam! Ale sexy wypaczka. Co ty tego nie nagrywaj, tu chodź kamerę. Niestety dla równowagi musiało wydarzyć się również coś przykrego. I went on the party of a lifetime with the best DJs in the world, Cream. And we went backstage, we had dinners with Cream. That was awesome. I don't know how much I had to drink. The only thing I remember is me walking around Shoreditch with no shoes, no bank card, and no phone. I found Travelodge, my hotel, so I went to shower because I had my hotel card. Now I'm here. Posrane, naprawdę posrane. To musiało grubo być. Po całym zamieszaniu razem z Kamim, Setim i Matkiem pojechaliśmy na Squid Game. Chciałbym grać w Fortnite, bo to moja ulubiona gra. Pozdrawiam. A ja o co chodziło w tym dialogu, tego nie rozumiem. Pa, pa, ra, pa, pa. A my to ubieramy? Michu! Tak debili. Nie wiem jeszcze, co mnie czeka. Naszym pierwszym wyzwaniem było czerwone, zielone. Jeżeli postać na nas patrzy, nie ruszamy się. Jeżeli postać nie patrzy, musimy przebiegać w poszczególne miejsca. Stoję, gościu bez ruchu. Siup, jeden załatwę.
i kończymy Squid Game. Jak ktoś z nas odpadnie, to jest najsłabszy na świecie. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie patrzy, patrzy. Lewo, lewo, lewo. Nice! Co ty robisz? Dobra, jest tam. Dawaj, twarda bajerka. Oj kurde, co ty robisz? Nie, no Kamil odpada. Kolejnym zadaniem będzie wycięcie ciastka o różnym kształcie. Komu się uda, zdobywa punkt. Nie. Stary, spokojniej, spokojniej. Cofaj, cofaj się do tyłu. No, git. Będziesz to miał. Nice, nice. Dobra, nice. Mamy to. Nice. Powiedz sobie. O, serduszko, serduszko dla Moniczki. Serduszko dla Moniczki, Mikasz. O, złamał serce Moniki! Wyobraź sobie, że Wiktoria teraz ogląda. Wiktoria to widzi. Musisz serduszko dokończyć, dawaj! Kończysz! Kończysz! Mato! Nice! Zajebiście! Piękny cypelek! Ponad połowę czasu masz. Dzielin. Nie, w dół! Nie! Jezus Maria, co on robi? Jaki slalom? Stary, jaki slalom? Coraz mniej czasu, Jacob. Dobra, speedrunuję. Skończę to. Zostało ci, nie wiem, stary, z 5 sekund, tak, fully mam. Musisz speedrun, nie żartuję. Kurde! Ale mnie irytuje ta gra. Na koniec musieliśmy przejść z punktu A do punktu B, omijając strażników. Nie możesz go odpiąć, nie możesz go odpiąć. No ja bym... Gonił mnie, no co? Przestraszyłem się! Musisz go ominąć. Omiń go! Omiń! Omiń! Dobrze! Michał, co kurde, ale siadło! Szybciej! No idę! Nie krzycz na mnie! Speedrun? 3, 2, 1! Mamy to! Popopokczam? Nie. Jako, że w dalszym ciągu nie wiedzieliśmy, kto wygrał ponad 2 miliony złotych, to zrobiliśmy nagrywkę, która zakończyła się następująco. 8 sekund! Mati, biegnij! Nice! Ja pierdzielę! Ty, ja się speed, chillujesz? Dobrze się czujesz? Dobrze. A na koniec wróciliśmy na bootcampa do wszystkich pro playerów. Fortnite or Valorant? Baba G. Minis or Waters? Minis. Warsaw or Kamisplit? Kamisplit. Marcy against PSG. Why are you like this with me? Why do you want to trigger me right now? I just arrived. Why are you bullying me? Why are you bullying me? Why are you bullying me? Powiedz, jak ci się chujowa grała na kontra. Tragicznie, taki input bardzo to...